dzisiejszym bohaterem sztuki widzenia, która odbywa się pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych jest Janusz Kamiński. Tak, ja muszę iść. Ja mam dobra, słuchaj, jest cudownie, widzimy się o 21:20, czyli za dwie godziny. I co teraz robię? Zostawiam ten komputer włączony czy wyłączam? Dobrze by było, gdybyś zostawił to włączone na wszelki wypadek, żeby już się nic nie wydarzyło po drodze. Ale nie musisz, jak chcesz. Dobra, ja wyłączę, tylko dźwięk wyłączę. Dobra, czyli widzimy się 21:10. Tak. Super, bardzo dziękuję. Dobra, no to teraz oddech. Ja, to Państwo zobaczyli, jak hartowała się stal. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność. Liczę na pytania. Mam nadzieję, że będą Państwo aktywnie uczestniczyć w rozmowie, no bo to jest jedyna i niepowtarzalna możliwość porozmawiania z dwukrotnym laureatem Oscara. Janusz Kamiński swojego pierwszego Oscara dostał za zdjęcia do Listy Schindlera, to było w 1994 roku. Miał wtedy 35 lat, najprawdopodobniej jest najmłodszym laureatem Oscara wyróżnionym tą nagrodą za zdjęcia. Drugi Oscar to jest Szeregowiec Ryan 3 lata później, no ale oprócz tych dwóch nagród to 7 nominacji. BAFTA za Listę Schindlera, oprócz tego 5 nominacji do nagrody BAFTY, nagroda British Society of Cinematographers za Listę Schindlera. Chłopaki, wyście mieli mi dać znać, czy mogę zacząć, więc czy ja mogę zacząć, to przestańcie tam gadać, bo ja was słyszę, a nie siebie. No. Proszę Państwa, więc dwa Oscary, BAFTA, nagroda British Society of Cinematographers, ale też Złota Żaba. Złota Żaba za zdjęcia do filmu niezwykłego, filmu opartego na faktach, który zresztą nasz bohater wybrał do dzisiejszej analizy. To jest film Motyl i Skafander, wyreżyserowany przez Juliana Schnabla, tego, który zrobił Basquiata, tego, który zrobił Van Gogha. Film oparty na faktach to jest historia redaktora naczelnego L. Adaptacja jego powieści napisanej już po wylewie. Konsekwencją wylewu był tak zwany syndrom zamknięcia. Porozumiewał się mruganiem jedną powieką i w ten sposób napisał powieść. Dokonał adaptacji tej powieści sam Ronald Harwood. No i dzisiaj zobaczymy, co z tego wyszło. Proszę Państwa, Julian Schnabel wspomina, że szukał odważnego operatora, który nie bałby się eksperymentować. Kilku autorów zdjęć mu odmówiło, a Janusz Kamiński po prostu zaczął od pytania, kiedy zaczynamy. Jeśli chodzi o sprzęt, bo myślę, że to jest ważne, bo na sali widzę tutaj adeptów sztuki operatorskiej, albo studentów, albo tych, którzy zamierzają zdawać, więc Państwo pozwolą chwilkę na opowieść o sprzęcie. Więc film był kręcony na taśmie kamerą Ariflex 435. Jeśli chodzi o obiektywy, to były obiektywy Zeissa Super Speed, Arri Shift, Tilt and Shift i tak zwane Baby Lenses albo Lens Baby. To, jaki efekt można osiągnąć używając tych obiektywów, zobaczymy przez pierwsze 15 minut filmu. Jest taka teoria, że 10 albo 15 minut filmu jest najważniejsze, bo wtedy operator albo nas uwiedzie, albo nie. No to Państwo odpowiedzą sobie na pytanie, czy Janusz Kamiński uwiódł Was swoją pracą przez pierwsze 15 minut filmu Motyl i Skafander. Film, jak już powiedziałam, powstał na negatywie. Dwa rodzaje, Kodak Vision 500T5279 i Fuji Eterna 250D8563. Będzie można go zapytać, co chciał osiągnąć, decydując się na użycie, wybierając właśnie takie negatywy. Dobrze, proszę Państwa, teraz trochę więcej o naszym bohaterze. Ja jestem ujęta jego otwartością i szczerością i nikt mi, tak jak prowadzę sztukę widzenia, to już jest tam kolejny rok, to ja po raz pierwszy dopiero spotkałam się z twórcą, który był tak otwarty, który tak gorąco reagował na pomysły, na pytania, na jakieś sugestie i też no, pomógł mi skonstruować ten biogram o sobie. Więc co można powiedzieć o naszym dzisiejszym bohaterze? No Janusz Kamiński, czyli 2% American Dream, a 98% ciężkiej pracy, ciężkiej naprawdę pracy i talentu. Jak to się wszystko zaczęło? Wszystko zaczęło się w amatorskim klubie filmowym ACK Pałacyk we Wrocławiu. Potem Janusz Kamiński był wiernym widzem konfrontacji.
Szczególnie zapadły mu w pamięć takie filmy jak Ameryka, Ameryka, Absolwent, Znikający punkt i Swobodny jeździec. Potem jego peregrynacja poza Polskę zaczęła się w Grecji w 1980 roku, gdzie ktoś doradził mu, aby przez Wiedeń starał się dostać do Stanów. We Wiedniu Janusz Kamiński wystąpił o azyl, trafił pod opiekę International Rescue Committee. Czekał na widzę 8 miesięcy, wykonując najróżniejsze prace i 11 lutego wylądował w Chicago. Jak wspomina, bardzo słabo znał wtedy język angielski, pracował w fabryce za 4,5 dolara za godzinę. Bardzo dobrze wspomina pomoc Polish Welfare Association. Zarobione pieniądze zainwestował w edukację, to znaczy zapisał się na Wydział Filmu i Sztuk Pięknych Columbia College, gdzie nie wybierało się specjalizacji, zatem robił wszystko. Był montażystą, gaferem, reżyserem, operatorem. Dodatkowo pracował na uczelni jako gaffer, jako teaching assistant. Po ukończeniu college'u pojechał do Hollywood, gdzie z kolei zapisał się na roczny kurs w American Film Institute. Pracował u Rogera Cormana i to jest pierwszy ważny trop, ponieważ Corman miał szczęśliwą rękę do operatorów, ponieważ w identyczny sposób zaczynali Wilmos Zsigmond i Laszlo Kovács. Wilmos Zsigmond, wystarczy wymienić jeden tytuł, Easy Rider. Wilmos Zsigmond, wystarczy wymienić jeden tytuł, McCabe i Mrs. Miller. To jest jeden z tych, którzy tworzyli kontestację, kino kontestacji. Laszlo Kovács to jest Easy Rider. Oprócz pracy dla Rogera Cormana, Janusz Kamiński pracował dla telewizji. Pracował jako elektryk, jako gripowiec, pracował przy teledyskach, pracował przy reklamach. Co ciekawe i ważne, był gaferem Fedona Papamichaela, którego poznał w American Film Institute. Oni stworzyli taką paczkę we czterech. To był Fedon Papamichael, Mauro Fiore, Oscar za Awatara i Willy Pfister. I ważne jest, że Mauro Fiore, czyli ktoś wyróżniony nagrodą Oscara za zdjęcia do filmu Avatar, był w pewnym momencie gaferem Janusza Kamińskiego, więc widzą Państwo, jak fajnie ta energia i jak ta dobra energia w tej paczce przepływała. No dobrze, ale Janusz Kamiński przede wszystkim kojarzy nam się z kinem Stevena Spielberga. I tutaj pierwsze szczere wyznanie, Janusz Kamiński początkowo kina Spielberga nie cenił. Jak sam wspomina, kina Spielberga początkowo snobistycznie nie ceniłem. No ale właśnie to Spielberg był tym pierwszym, był tym najważniejszym. Bo to Steven Spielberg zobaczył zdjęcia Janusza Kamińskiego do filmu telewizyjnego. Do filmu telewizyjnego. Co to był za film? To był film zrealizowany w 22 dni, wyreżyserowany przez Diane Keaton, zatytułowany Wildflower, lata 30. amerykańska prowincja. Janusz Kamiński mówi, że światło starał się robić a la Grona Gniewu Johna Forda. Proszę Państwa, Grona Gniewu to nie tylko John Ford, ale to również Greg Toland. I to jest pierwszy trop estetyczny, którym możemy mierzyć naszego dzisiejszego bohatera. Spielberg już myślał o realizacji Listy Schindlera, ale na próbę zaproponował Januszowi Kamińskiemu realizację zdjęć do miniserialu Klasa, rocznik 61. No ale już wtedy rozmawiali o liście Schindlera, która w pełni objawiła i talent, i wrażliwość, i wielką odwagę naszego dzisiejszego bohatera. Kamiński nie wyobrażał sobie, żeby Lista Schindlera nie powstała w czerni i bieli. Zresztą coś takiego od razu zaproponował też mu Spielberg. Czym inspirował się Janusz Kamiński? Otóż inspiracji szukał w pochodzących z epoki fotografiach, przede wszystkim w książce Romana Wiśniaka Zaginiony świat, w której znajdują się zdjęcia Sztetli z lat 1920-1939. Wspólnie oglądali znowu Grona Gniewu, ale również Z zimną krwią. Rozmawiali o technice i stylu Grega Tolanda i Konrada Halla. I Konrad Hall to jest drugie ważne nazwisko, jeśli chodzi o wpływ na naszego dzisiejszego bohatera.
Od tamtej pory, od 93 roku są nierozłączni, choć Kamiński pracował też z innymi reżyserami, między innymi ze wspomnianym już Julianem Schnablem, ale też z Jocelyn Moorhouse. Pracował też z Cameronem Crowe. Jak Janusz Kamiński tłumaczy fakt, że Spielberg go wybrał? Mówi tak, stać go na ryzyko. Sądzę, że odpowiada mu moja inna europejska wrażliwość. W przeciwieństwie do amerykańskich operatorów kieruję się bardziej sercem niż techniczną poprawnością. Uważam, że czasem warto wybrać złe światło, jeśli wzmacnia się w ten sposób dramaturgię i nastrój sceny. Podobnie i brak prawidłowej ostrości może niekiedy pracować na korzyść dramaturgii i atmosfery. Nie jestem też zwolennikiem efektów specjalnych, to znaczy uważam, że triki powinno się robić w kamerze podczas zdjęć. W jednym z wywiadów Steven Spielberg porównał go do Chagalla, Moneta i Goi. Wszystko zależy od tego, jakie światło Janusz Kamiński zrobi. Nasz dzisiejszy bohater godzi się tylko na porównanie do Goi. Zapytam go dlaczego. No dobrze, i jeszcze raz Spielberg tłumaczący powody pracy z Januszem Kamińskim. Jest najlepszy. Muszę go zatrzymać przy sobie. Jak widać, zatrzymał. No bo co było oprócz listy Schindlera? Wymieńmy chociażby West Side Story, Czwarta Władza, Most Szpiegów, Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, Amistad, Szeregowiec Ryan. Muszę wyznać, że moje ukochane Monachium i Fabelmanowie, którzy skradli moje serce. Ale proszę Państwa, Janusz Kamiński uważa, że serial też może być sztuką. Robił zdjęcia do serialu dla HBO Oslo. To jest serial wyróżniony Critics' Choice Award. Robił też teledyski dla Lady Gagi i dla Kings of Leon. I jeśli Państwo, jest taka opowieść, dlaczego, może inaczej, kiedy Lady Gaga starała się o rolę, dowiedziała się, że Bradley Cooper kręci A Star Is Born, no to Janusz Kamiński nakręcił jej takie demo, no i ona dostała rolę. Ja się zastanawiam, ile jest udziału Janusza Kamińskiego. Janusz Kamiński mówi, że to jest po prostu bardzo dobra aktorka i jego udział był, on tylko nakręcił film. Janusz Kamiński mówi, że nie ma stylu. Jako autor zdjęć nie ma stylu. Jako operator nie wypracowałem sobie żadnego szczególnego stylu. Jednak ja, jako teoretyczka, dostrzegam pewną charakterystyczną dla niego cechę. Otóż Janusz Kamiński nie boi się ryzykować, nie boi się proponować reżyserowi rozwiązań, które gdy widzimy na ekranie wydają nam się idealne. To każdy by na to wpadł. No właśnie, tylko że no nie każdy jest Januszem Kamińskim. I dlatego w liście Schindlera część filmu jest barwna, choć większość obrazów jest czarno-biała. Dlatego dziewczynka ma czerwony płaszczyk. Dlatego statykę opowiadania, proszę Państwa, dynamiczna kamera w liście Schindlera wykończyłaby widza. Po prostu przestalibyśmy odbierać tę historię. A zatem dlatego statyka opowiadania w liście Schindlera tylko raz zostaje przełamana kamerą z ręki. Bo Janusz Kamiński jest mistrzem umiaru. Tak, on wie, kiedy pojechać po bandzie, ale czego najlepszym przykładem jest Szeregowiec Ryan, gdzie nie zawahał się usunąć z obiektywu. No i nie zawahał się usunąć z obiektywów warstwy antyrefleksowej, żeby obraz bardziej przypominał te realizowane w latach 40. Pytano go, dlaczego nie użył kamery z lat 40. On powiedział po prostu, że te kamery są niedoskonałe, że wolał zdjąć tę powłokę antyrefleksową z kamery współczesnej i robić zdjęcia. A zatem wie, kiedy pojechać po bandzie, ale przede wszystkim wie, kiedy się zatrzymać, żeby nie zrobić kroku w przepaść. Fascynująca jest ta jego niepokorność. Jestem ciekawa, skąd ona się bierze. On często mówi, że najważniejsze jest, żeby nie było ładnie, i tłumaczy to w sposób następujący. Kino jest jak życie, nie zawsze jest piękne. Wydaje mi się też, to jest druga cecha, którą teoretyczka dostrzegła, że Janusz Kamiński lubi ciemność i mocną, silną kompozycję kadru, co można dostrzec, znowu to powiem, w moim ukochanym Monachium. No i jeszcze to genialne odwzorowanie palety barwnej charakterystycznej dla lat 70. Janusz Kamiński chyba lubi kolor.
I jeszcze jedno. Rzadko w kinie można spotkać tak przekonujące odwzorowanie tego, jak dziecko, potem chłopiec, potem młodzieniec postrzegają świat i kino. A przecież z czymś takim mamy do czynienia właśnie w Fabelmanach, najbardziej osobistym filmie Spielberga. Absolutne mistrzostwo w scaleniu w jednorodną, wizualną całość wielu formatów. 8 mm, czyli to jest taśma a la makaron, 16 mm, 35 mm, ale też Arri Alexa LF, Ariflex 16 ST i Ariflex 416. I jeszcze jedno, kiedy się czyta rozmowy z Januszem Kamińskim, to widać, że ceni autorów zdjęć, którzy są przede wszystkim fachowcami. Kiedyś komplementował Dickinsa. Ja już wiem, jacy są jego mistrzowie, ale zapytam go o to jeszcze raz. Stawiałam na Tolanda, trafiłam w Konrada Holla. W międzyczasie jeszcze dowiedziałam się o Vittorio Storaro, ale o tym już porozmawiamy. W kilku wywiadach komplementował Ari Wagner. Jestem ciekawa, kto go ujął w tym roku. No dobrze. Z twórczością takiego artysty jak Janusz Kamiński, który stworzył tyle filmów, który mówi, że nie ma swojego stylu, jest tak, że każdy z nas ma w głowie swojego Janusza Kamińskiego. Mój Kamiński to ten Kamiński od Fabelmanów, Monachium, Listy Schindlera, Motyla i Skafandra, no i Skrawków Życia. Także proszę Państwa, teraz film niezwykły, a potem spotkanie z niezwykłym, skromnym, otwartym, niesamowicie pracowitym i utalentowanym człowiekiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że mimo swoich obowiązków zgodziłeś się z nami spotkać. I pierwsze pytanie, jak się wymyśla taki film? Co było dla ciebie inspiracją i co cię ujęło w scenariuszu, że zgodziłeś się zrobić tak inne zdjęcia? Przez 15 minut uczysz nas języka bohatera i robisz to w sposób przekonujący. Tak, o to chodzi, że wiesz, że jednak ten scenariusz był doskonały, tak? Rani Hardwood napisał piękny scenariusz, który jest na podstawie książki, którą Jean Bobby napisał. Ta książka nie była gruba, ale jakieś 45 miała stron, ale napisał piękną książkę. Także ten film był taki, ta opowieść była o człowieku, który jak widzieliście Państwo w kinie, o człowieku, który znalazł siebie jako humanistę i jako pełnego mężczyznę, człowieka, raczej niż kogoś, kto był, wiesz, konsumerem, nie? Także o to chodzi, że była doskonała opowieść, nie? Oczywiście scenariusz jest scenariuszem. Rani napisał piękny scenariusz, ale wiesz, napisał scenę, gdzie jest napisane, że bohater się wychodzi, budzi się po paru tygodniach, w których był nieprzytomny i on tak wchodzi w tą przytomność i wychodzi z tej przytomności, ma takie momenty, gdzie wiesz, że nie wiadomo, co jest realność, a co jeszcze jest, wiesz, wracane do tej nieprzytomności. I trzeba było stworzyć ten język, który by jakoś odzwierciedlił, jak ten człowiek się czuł i co on widział, nie? I właśnie to jest właśnie ta mocna strona operatorów, ta artystyczna strona operatorów, że my mamy okazję zrobić interpretację tego materiału na podstawie, co my wiemy o życiu, co my znamy o scenariuszu i kim jesteśmy, nie? Ta profesja może być bardzo łatwa techniczna, nie? Że wiesz, że rozmawiamy o światłach i tak dalej, i tak dalej. I to również jest profesją taką, ale najpiękniejszy element tej profesji jest, że jednak jest się nie tyle, że artystą, ale można się włączyć elementy artystyczne do tej pracy, nie? Ja mówię również, że wiesz, jeżeli porozmawiamy szybko o Saving Private Ryan, tak? To scenariusz był napisany również, gdzie jest napisane, że wiesz, lądują w Normandii i stormują plażę Normandii i stormują te wzgórza Normandii, nie? I to jest tak napisane, nie? A nie jest napisane, jakim językiem my będziemy to opowiadali, nie jest napisane, jaką technikę trzeba stworzyć. To wszystko trzeba coś wykombinować, żeby zbliżyć widza do tego tematu. I również
takim głównym motywującym elementem mojej pracy przy Diving Bell in the Butterfly to było stworzenie języka, który był, by się którym widz by się emocjonalnie podłączył w te przeżycia tego aktora, nie? Takie jest genezy tego scenariusza. Ja byłem bardzo, udało mi się fajnie, ponieważ Kathy Kennedy, która jest producentką, ona wiele filmów wyprodukowała dla Spielberga, ona była również producentem tego filmu i wysłała mi scenariusz i zapytała się, czy ja bym zainteresowany, żeby zrobić ten scenariusz. No oczywiście, jak przeczytałem, byłem strasznie zachwycony tą opowieścią, tym filmem i również możliwościami stworzenia ciekawego języka. Ja wiedziałem, że Schnabel jest doskonałym artystą. Ja jego obrazy bardzo lubię. Ja lubiałem ten film o Basquiacie. Strasznie mi się podobał ten film Before Night Falls. Bardzo taki poetycki. Spotkaliśmy się, ja chciałem się sprawdzić, czy będziemy robili film taki tak artystyczny, że nie będzie zrozumiany przez widza. Czy będziemy robili film, który jest artystyczny, troszkę eksperymentowany, ale również zrobiony z pamięcią, że trzeba jeden ten film pokazać widzowi, nie? Ale jak mi Schnabel zaczął recytować, wiesz, dialogi, wiesz, z Godfather i tak dalej, to się szybko zorientowałem, że to jest kinoman, że strasznie lubi kino i jest zafascynowany możliwościami obrazu, niekonwencjonalnego obrazu, żeby stworzyć ciekawą, taką emocjonalną opowieść. No po tym spotkaniu, jak się spotkaliśmy, to fajnie było i zaczęliśmy bardziej konkretnie rozmawiać o tym filmie i o tym języku, jaki byśmy stworzyli. To polegało na tym, że ja miałem jakiś tydzień takich zdjęć eksperymentalnych dla siebie, że ja stworzyłem ten język wizualny, który mu pokazywałem i oczywiście jemu się ten język podobał i to była taka, jeszcze raz, taka genesis tego początku do robienia tego filmu. Co było podstawową inspiracją dla tworzenia tego języka, który jest absolutnie wyjątkowy, przekonujący? Nie wiem, rozmowy z neurologami, no bo jakoś musiałeś przełożyć, wiesz, no pewną, boję się powiedzieć ułomność, ale pewną niedoskonałość na obraz. Człowiek, który komunikuje się... Ja rozumiem, kochanie. A to chodzi jednak, że jest to w scenariuszu, nie? Że ten obraz jest w scenariuszu, tylko nie jest napisany, jak to robić, nie? Ale wiesz, ja nie chcę też negować, co powiedziałem, że wiesz, że Rani napisał dobry scenariusz, ale nie dawał techniki. Ale ten scenariusz stworzył możliwość, żeby stworzyć tą technikę do tego filmu, nie? I wiesz, operatorzy, głównie filmowcy wychowani w Europie, zwłaszcza w tej tak zwanej centralnej Europie, w Polsce i na Węgrzech i w Niemczech i w Czechach, wiesz, to są ludzie inteligentni, którzy mają pasję, którzy mają wykształcenie, to są inteligencje, nie? Tak, żeby być inteligentnym człowiekiem, ma się wiadomość, żeby być dobrym filmowcem, trzeba mieć świadomość wielu rzeczy w życiu, nie? Trzeba być zafascynowanym życiem, które mamy i nowościami, które inteligentnym i wykształconym człowiekiem, żeby w moim pojęciu, żeby robić filmy, ponieważ łatwiej wtedy zrozumieć, co się dzieje emocjonalnie w człowieku, nie? Także jest łatwo sobie wymyśleć, wiesz, co to oko widzi, wiesz, jak wiesz, nie możesz tej głowy wyruszyć, że możesz mieć wybór jednak przez ostrość tego oka, że możesz popatrzeć, wiesz, ja patrzę na kobietę, a jednak to oko może wejść, wiesz, na jej kolano, nie? Możesz popatrzeć na jej biust, możesz popatrzeć na ją twarz, możesz ostrość zrobić z twarzy tej kobiety na obraz, na obrazki na ścianie, na okno na zewnątrz. Także nagle się uczysz, że jednak jest dużo możliwości, które masz, dużo wyboru masz, nawet w tej katastrofie, gdzie nie możesz, wiesz, się poruszać. Jednak to oko w dalszym ciągu pozwala ci wybierać, co chcesz wybierać. I w wypadku Jean Bobby, on stał się humanistą, jeszcze raz powtarzam, i strasznie się stał takim sensualnym człowiekiem, nie? I ktoś mógłby robić spekulacje, że jako szef magazynu, film, szef
szef gazety mody był na pewno człowiekiem, który patrzył na życie z bardziej takiego, wiesz, perspektywy zjadacza, niż człowieka, który był, miał refleksji, nie? Ale ponieważ już nie mógł być zjadaczem, to się stało bardziej takim, wiesz, zrefleksowanym człowiekiem. Robimy reklamę w tej chwili, także głosy słyszysz, muzykę, ale to reklama do tego. Tam Ford robimy w tej chwili, także ja jestem w bezpiecznym miejscu, nikt mnie tutaj nie zabija. Słuchaj, słyszymy przede wszystkim ciebie, ale wy fantastycznie przeprowadziliście widza przez tę przemianę bohatera od właśnie bon vivanta po humanistę. Ja muszę ci powiedzieć, że film był oglądany w totalnej ciszy tutaj. Jest na sali 150 osób, które dobrowolnie przyszły oglądać film z 2007 roku, więc wielkie zwycięstwo kina. Czy mógłbyś powiedzieć coś o doborze obiektywów? Bo tam są użyte specyficzne obiektywy. No, widzimy specyficznie zrealizowany obraz, więc proszę cię o kilka słów o obiektywach. Już chodziło również o to w tym filmie, żeby nie stworzyć obrazu, który jest cały czas, wiesz, tak deconstructed. Także, że jak długo ten widz może oglądać te obrazy, które są bez ostrości, takie, wiesz, dziwne, nie? I po pewnym momencie, jeżeli nie stworzysz czegoś normalnego, to się staje takie monotonne i prawie już nudne, nie? Także trzeba stworzyć różne platformy obrazu, żeby ten widz mógł ocenić ten obraz, jak jest taki troszkę eksperymentalny, nie? Także zacząłem robić eksperymenty z takimi obiektywami, nazywają się swing and shift, które są pożyczone od tego, od still camery, nie? Takie mają bellows, że wiesz, można, wiesz, ostrość na normalnym stole, możesz położyć kamerę, okej, okay, załóżmy, że patrzymy się na keyboard komputera, nie? Patrzymy się na te cyferki i te alfabet rzeczy, nie? I może tak te belo zmienić, że wiesz, będzie w ostrości, a A, S, A i D będzie bez ostrości. No można tak burzyć to, że wiesz, zmieniasz perspektywę i zmieniasz, wiesz, ostrość tego, nie? To jedna rzecz, nie? Miałem również takie gizmo, gdzie pozwalało mi to takie urządzenie malutkie, że mogłem ten shutter rozbić z synchronizacji z kamerą, nie? Także jak on się patrzy na ten telewizor, na te kartuny, jak ogląda, i nagle w pewnym momencie ja zrobiłem ten shutter, wyrzuciłem out of sync i te kartuny prawie wleciały do ciebie, takie stałe trzywymiarowe, nie? Ponieważ ten obraz staje się obiekt, film się zatrzymuje, a shutter w dalszym ciągu się rusza i takie zamazanie troszkę, nie? I to się okazało, że to jest dobra technika, nie? Była taki również taki obiektyw malutki był, gdzie ja mogłem w ręku trzymać i jak puściłem to, jak ja to nazywałem, wiesz, gumowy obiektyw, bo jak puściłem, to się rozpadał, nie? Tak upadał. A jak się trzymałeś, to mogłeś ręką, wiesz, tak troszkę, wiesz, pokombinować i wziąć ostrość, nie? Również jak on mrugał, miałem następne takie w ręku, gdzie wleciałem do 3 frame na sekundę, nie? Że wiesz, żeby to okno było takie dramatyczne, bo to odwalczyłem na 6 sekund, a jak później uciekałem dalej z kamerą, to waliłem na 24 sekundy, żeby jednak było normalnie. Również ta sama technika była użyta na lekarzu, jak ten lekarz rozmawia, nie? To mu oko się tak rusza i nagle jak mówi, że wiesz, że masz lock-in syndrome, to wtedy kamera szła na usta i ja zmieniałem tą szybkość kamery na 24 w klatki, żeby było w sync, nie? Tak, wiesz. I co jeszcze użyłem? Tak głównie to właśnie było ten swing and shift, ten wiesz, rubber lens i to wszystko, nie? To wszystko użyłem w sensie obiektywów, jak to było ciekawe. Troszkę na manipulacji, wiesz, prędkością kamery i tak dalej, ale głównie to właśnie tak. To był ten swing and shift i ta rubber lens, right? Tak. A paleta barwna, bo no, 3 podstawowe barwy to jest zielony, czerwony, trochę niebieskiego. Dlaczego zdecydowaliście się akurat na takie kolory? Trochę nostalgii, może troszeczkę takiej, wiesz,
Wiesz, ja znajduję ten kolor taki troszkę romantyczny. Wiesz, większość ludzi by myślało, że niebieski to jest smutny, nie, ale to jest pewna nostalgia i pewny taki, wiesz, nostalgia chyba jest dobrym słowem, nie, że o to chodzi. Może świat jest troszeczkę tam, wiesz, mniej kolorowy w jego życiu, nie? Może jakoś tam, wiesz, takie subconscious, wiesz, decyzja, żeby widz czuł, że to nie jest w dalszym ciągu, tak, wiesz, nie opowiadamy pozytywną opowieść o człowieku, który stał się pozytywnym w życiu, ale wiesz, to nie jest w dalszym ciągu, tak, wiesz, szczęśliwy koniec, nie? Ta tragedia jest wielką tragedią, to chyba ten kolor był taki, wiesz, stworzony. Tam ciekawe momenty zrobiłem z takim, wiesz, takim light, światem pulsującym, ponieważ on był w tym szpitalu nad Berg Hospital, wiesz, zaraz tam, wiesz, przy morzu. Ja sobie kombinowałem, może słońce czasami tak odbija się od tej wody i wchodzi do tego pokoju, wiesz. Czasami kolor był taki cieplejszy, to było głównie konwencjonalne podejście jego, jak on pamiętał troszkę więcej, nie? Jak jest, wiesz, tam w górach i tak dalej, to robiłem, to zrobiłem troszeczkę cieplej, jako żeby tak troszkę bardziej konwencjonalnej nostalgii, nie? Ale chodziło na to, żeby się czuło tak troszeczkę, wiesz, tak troszeczkę, nie jak w niebie, ale tak delikatnie i troszkę mniej wulgarnego koloru. A jak komunikowałeś się z operatorem kamery? Bo ja mam A wrażenie, Bartek był że... doskonały. Bartek był doskonały. Wiesz, Bartek jest takim instygma doskonałej. Ja byłem zaraz koło niego. Ja często, wiesz, wiesz, takie na szyi wisiały mi te instrumenty, gdzie, wiesz, zmieniałem prędkość kamery i shutter degree. Czasami również, wiesz, pod ręką waliłem i zmieniałem fokus, nie? Że czasami ta zmiana ostrości, zwłaszcza na tej tilt and shift obiektywie jest taka brutalna, nie? To nie jest delikatny, prawie się cały obiektyw się trzęsie i się uświadomiłem szybko, że można to użyć jako technikę opowiadania powieści, gdzie jednak wulgarne jest, nie? Tak wszystko oczywiście. Bardzo się z operatorem. Czasami mówisz, wiesz, czuj się, że jesteś nim, nie? Czuj się, że jesteś nim i wybieraj, co chcesz widzieć, nie? Także jak on zrobił, obiektyw się zniósł na kolana, ja zrobiłem ostrość na kolanie. A czasami jak ta ostrość była na kolanie, to zrobiłem ostrość na ścianie, nie? Także związek operatora i głównego operatora i operatora kamery jest bardzo ciekawy. Często, wiesz, polega na tym, żeby mieć instynkt, nie? Bo to, wiesz, każdy może się nauczyć, gdzie pracować tymi kółkami, nie? Także można to dziecko nauczyć, nie? Ale kompozycje i, wiesz, gdzie być z kamerą w pewnym momencie, to już troszeczkę bardziej instynktowe, nie? No bo robota jest tutaj wykonana, no, doskonała, a porozumiewanie się z aktorami, no bo ja mam wrażenie, że oni też musieli grać troszeczkę inaczej, no, do takiego szwenkowania czy do takich obiektywów. Wiesz, no, aktorzy są aktorzy. Aktorzy są zazwyczaj bardzo, bardzo dobrze przygotowani. Oni znają tego bohatera, którego stwarzają. Także, wiesz, Schnabel jest ciekawym reżyserem, ponieważ tak troszeczkę, wiesz, idzie z punktu widzenia, że jednak ci aktorzy wiedzą więcej o tych bohaterach, których stwarzają, niż on. Także nie to, że pozwalał im. Użył ich inteligencji i ich zrozumienia opowieści i tak za bardzo, wiesz, nie było za dużo, wiesz, tam, wiesz, reżyserowania w takim konwencjonalnym rozumieniu tego reżyserowania, nie? Czasami, wiesz, zostaw aktorów w spokoju, niech sobie stworzą, co sobie wykombinowali. Jeżeli nie lubisz, to wtedy można to zrobić, wiesz, można troszkę tak, wiesz, wtedy stworzyć. Jeżeli nie lubisz, co oni robią, to może wtedy jest czas, gdzie to modelujesz tą grę przez rozmowę z aktorem i tak dalej, i tak dalej. Ale jak dobre lub robią rzeczy, to po co pieprzyć, nie? Po co psuć, nie? Przepraszam za pieprzyć, nie? Nie, no to,
Zrobiło się bardzo familiarnie. Słuchaj, a czy jest jakaś scena, jakieś ujęcie, z którego jesteś szczególnie dumny w tym filmie, bo jest najbardziej twoje, albo było najtrudniejsze do realizacji, albo jest najpiękniejsze, najbliższe ci? Ja myślę, wiesz, to twoje pytanie wcześniej, jak człowiek rozumie to, że co robić, że wiesz, jak ta neurologia pracuje, tam brain, głos, mózg pracuje, to wiesz, wykombinowałem, że jednak wiesz, co się dzieje, jak umierasz, nie? I to jest spekulacje na podstawie tego, co czytałem, że jednak wiesz, te neurony umierają, wiesz, te elektryczne impulsy umierają, już nie wiesz, co jest prawda, co jest, wiesz, co jest sen, co jest realność. I sobie myślę, a co jak ja bym tak zrobił takie, wziął taki, wiesz, ręcznie tą kamerą ruszał, nie? I wiesz, i jak ci jego koledzy wchodzili, nie? I się mówili do widzenia do niego, to robiłem ręką i później ten film również do tyłu waliłem, nie? Także nagle robię do tyłu, jak następny bohater wchodzi, to się nagle robi taki kolaż, nie? Że nagle wiesz, że wszystko się robi troszkę takie jeden na drugim i wiesz, oni tak wyskakują z tego ujęcia i czasami idzie bardzo szybko, czasami idzie wolniej. I próbowałem zrobić jakąś taką interpretację tego, co ten mózg widzi. I jak zobaczyłem te, wiesz, efekty tego, to strasznie byłem zadowolony, że coś tam było ciekawego, że nagle zacząłem czuć, że ja rozumiem, co ten bohater widzi. Nie wiem, czy naprawdę czuje, ale co widzi i tak dalej. Bo już to było ostatni moment, zanim umarł, nie? Także jestem bardzo dumny z tej techniki, nie? Bo jednak taka eksperymentalna technika, a jednak była bardzo fajna do tego, żeby stworzyć prawidłową opowieść wizualną która pomaga opowieści aktorskiej, nie? No bo dokonałeś tutaj rzeczy niemożliwej tak naprawdę, wiesz, to się ogląda, przekonujesz Dziękuję. Nas, przeprowadzasz nas przez wielki dramat w taki sposób, że tego dramatu się nie czuje, a takiej sceny umierania to ja nie widziałam, bo ona nie boli, ona jest przekonująca, ale nie boli. Bo ciekawe, Państwa, My również robiliśmy jedno ujęcie, gdzie ja poleciałem, wiesz, normalnie 24 klatek, nie? Żeby jednak mieć prawidłowy dźwięk, nie? I wiesz, czasami robiliśmy layering również te, wiesz, że dawaliśmy trzeci layer tego, który był w sync, tak? Żeby jednak ludzie zrozumieli, co ci aktorzy mówili. Dobra. Mhm. Czy ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie o film? Tak. Teraz będzie pytanie od studenta z sali. Witam serdecznie. Ja byłem studentem pani Kasi. Ja się przyznam, że skorzystam z okazji i zapytam się o inny film, o właśnie Szeregowca Ryana, bo to jest mój ulubiony film i chciałem panu bardzo za ten film podziękować, bo zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Później Kasia widziała, że w szkole oddawałem same kino wojenne, a teraz zdecydowałem się również na studia kinematografii i też oddaję kino wojenne i pojedynki. I chciałem się zapytać o przygotowanie do Szeregowca Ryana i właśnie, że dla nas, dla kina wojennego, to od jednego mostu za daleko to był taki game changer całkowicie. Więc chciałem się zapytać, jak pan się przygotowywał do tego i jak to wszystko wyglądało? Wiesz, że przygotowywałem się w ten sposób, wiesz, to znaczy, idzie z powrotem do myślenia, nie? Myśli sobie, patrzysz na ten, wiesz, materiał dokumentalny z II wojny światowej, jednak wszystko nie czuje się realnie, nie? Ten mózg rozumie, że to jest realność, nie? Że widzisz, ludzie umierają, ale nie czujesz się emocjonalnie, ponieważ zazwyczaj ta kamera jest daleko, nie? Daleko i albo się chowa. Pierwszy raz człowiek zaczynał naprawdę czuć tą wojnę z takiej perspektywy pierwszej osoby, to był Wietnam, nie? Gdzie te kamery były troszkę mniejsze, gdzie ci wiesz, operatorzy byli bardziej, wiesz, nie to, że byli bardziej odważni, ale może bardziej, więcej szukali ryzyka, nie? Nie to, że byli, wiesz, i ta kamera była troszkę z tymi żołnierzami amerykańskimi, jak szli przez te wioski i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie myślałem, wiesz, jakie doskonałe mam teraz, wiesz, możliwość stworzenia czegoś unikalnego, że jednak, wiesz, mogę z tą kamerą być z nimi, nie? Nikt nie będzie zabijany. Ta kamera może lecieć zaraz z nimi, blisko nich. Także to stwarza taki, wiesz, zupełnie inny emocjonalny
opowieść, jak kamera jest z aktorem blisko, niż wiesz, z dużym obiektywem i telefoto obiektywem, nie? Także wiesz, używaliśmy handheld, bardzo dużo handheld kamery i znowu też używałem te, wiesz, tę taką technikę, gdzie zmieniam prędkość kamery, na przykład jak tam wychodzi z wody, nie? I kamera tak posuwa się do niego, a on nie słyszy nic, bo ma concussion, to byłem na 12 frames i później na post zrobiliśmy te 12 frames na 24, także patrzysz na to, ma i taki obraz rozmazany, bo to jest, wiesz, każda framka jest printowana dwa razy i jak już wracam z tej konkluzji i zaczyna wszystko słyszeć prawidłowo, to wtedy zmieniałem prędkość na 24 klatek, nie? To jedna technika. Użyłem ten, wiesz, również ten shutter out of sync też użyłem, ale o to chodzi, że wiesz, co mogę stworzyć, żeby stworzyć widza bliżej do kina, nie? I wszystkie te inne filmy były takie, wiesz, pełne patosu i tak dalej, ale człowiek nie czuł się emocjonalnie zbliżony do tych opowieści, nie? No wiesz, robiłem parę eksperymentów z tymi różnymi takimi, wiesz, różnymi dodatkami do kamery, z różnymi manipulacjami technologicznymi. Tamte obiektywy rozwaliłem troszkę, żeby nie były za ostre. Nie to, żeby nie były za ostre, żeby nie były takie za perfekty. Tak nie perfekty, jak wiesz, takie precyzyjne, że światło uciało prosto. I wiesz, i zacząłem trochę testów robić i nagle zacząłem, wiesz, nagle czuję, o, coś tam czuję. To już chyba działa, nie chyba działa, nie chyba działa, nie? I wiesz, ciekawe jest, bo pierwsze 3 dni Steven nie widział materiału, bo on lubi widzieć dużą część naraz. I wiesz, i po pierwszym tygodniu ja, wiesz, jeszcze w dalszym ciągu jestem na Normandii i dzwoni mi asystentka, mówi: Steven, chcecie porozmawiać z tobą? Ja sobie myślę, okej, no będziemy się pakowali, nie jedziemy z powrotem do Los Angeles, nie? To wiesz, nie wiesz, tak eksperymentalne, że nawet, wiesz, ciężko zobaczyć, że jest tam Hanks lata, nie? No a tam wie, siedzi w montażowni, bo on zawsze montuje na planie, i siedzi, patrzy, bo jak ty się, jak to zrobiłeś? Ja mu mówię, jak to robimy, mówię, okej, możemy to robić więcej tego. I o to chodzi, wiesz? Ta historia tego związku, który my mamy, jest taki, że wiesz, ten klimat jest taki, że obydwoje siebie dodajemy sobie odwagi, żeby się nie bać, nie? Bo najgorsze jest takie, gdzie sparaliżowany jesteś strachem, czy robisz coś dobrego, a jak spieprzę, to mnie wyrzucą, a tak, tak i tak dalej. W momencie, jak jesteś sparaliżowany tym, to nie możesz być wolny od tworzenia, nie? Także to jest taki związek, nie? Także jeżeli przyszło do tego Saving Private Ryan jeszcze raz, to wiesz, my zrobiliśmy parę prób, zanim zaczęliśmy, wiesz, tę eksplozję, ponieważ te eksplozje zabrały cały dzień, żeby je ustawić na tej plaży, nie? I wiesz, i 2-3 próby i później, wiesz, zaczynała się wojna, nie? Gdzie, wiesz, waliliśmy te, wiesz, te eksplozje i tak dalej, ten shutter się zmieniał na 45 degree, tak żeby wiesz, ten piasek tak wygląda ostro, nie? Jak mycz, operator upadł z tą kamerą, to się podniósł, wiesz, jak walnęliśmy krew z tego, kto umiera i ta krew wleciała na obiektyw, to nagle zaczęliśmy to używać i powtarzać to, ponieważ się to czuło autentycznie, nie? Wiesz, no to tak to zrobiłem, nie? Kasia, nie słyszy. Ktoś z Państwa, następne pytanie. Widzą Państwo, że to są regularne warsztaty sztuki operatorskiej, więc myślę, że warto. Ktoś się odważy jeszcze. Tam z tyłu jest następny chętny. Także Januszu, kolejne pytanie. Doskonale. Kolejne pytanie z widowni. Dzień dobry. Ja chciałem dopytać o dzisiejszy film. O te ujęcia spadających gór lodowych, bo to jest dla mnie taka... Stack footage. To było, posłuchaj, to było jedno, właśnie to było jeden stack footage, tak? Ten wiesz, glaciers i wiesz, i jedno CGI, gdzie motylka lecącego przez scenę, to było też, nie to CGI, tylko wiesz, to włożyliśmy CGI na te obrazy. Wszystko inne było, wiesz, zrobione na kamerze
prawie zero, wiesz, visual effects, z wyjątkiem tego motylka, który czasami lata, wiesz? No właśnie o to chciałem zapytać, czy to był pomysł na etapie postprodukcji i to były stokowe ujęcia? Okej, już rozumiem, bo to też dla mnie fajna metafora takiego naprawienia tego bohatera, więc to byłem ciekaw. Tak, 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 wiesz, że cały tak właśnie, wiesz, Schnabel jest dobrym artystą, wiesz, to jest doskonały artysta, wiesz, i wiesz, i jednak rozumie, wiesz, rozumie opowieść przez obraz, nie? Tak. Okej, dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze? No dobrze, to zanim się Państwo ośmielą, to jest jeszcze pytanie? Jest, bo ja mam tu, Janusz, takie światło, że ja widowni nie widzę, ale... Czasami lepiej jest. Oni mnie widzą. Dobrze, więc następne pytanie. Ja też chciałem jeszcze zapytać o dzisiejszy film. Jaki był zamysł funkcji tych ujęć od dołu? Bo w szpitalu ich było sporo i potem, jak on jechał samochodem, było tak wertykalnie z góry było też ujęcie. Czy był jakiś, miałeś jakiś zamysł? No. Na funkcję tego. Jak on jedzie samochodem przez Paryż? Nie, chodzi mi o to, że w szpitalu często były ujęcia bardzo nisko kręcone, od dołu. A musisz być troszeczkę bardziej specyficzny, jak prowadzi samochód, czy jak kamera jest w środku w samochodzie? Tak, jest z góry ujęcie, z nad głowami, a często przez cały film kamera była od dołu kręcona. Jaka była... No czasami wiesz, to trzeba, wiesz, to, wiesz konieczność konieczność zrobienia ujęcia czasami stwarza tylko jedną możliwość, żeby położyć kamerę, wiesz, gdzie tam pod kierownicą, nie? A na patrzenie się z góry to było troszeczkę imitacji, wiesz, bo Schnabel również jest taki frankofal, nie? I te francuskie filmy New Wave mu się strasznie podobały i czasami robiliśmy jakieś tam, wiesz, malutkie imitacje tych francuskich filmów i on to gdzieś widział, wiesz, w jakimś z tych francuskich filmów i chciał skopiować to, nie? Także to jest ten genezys tego ujęcia, jak Barto trzymał w ręku i ta kamera się tak obraca na jedną stronę i później upside down i tak dalej, nie? A po prostu, wiesz, ciekawy obraz. Czasami, wiesz, ciekawy obraz się robi, ponieważ jest ciekawy obraz, nie? I jeżeli popatrzysz na ten film, który zrobił poprzednio, Before Night Falls, to jest, wiesz, jeżeli tam nie było tego voice-over, tej opowieści poetyckiej, która jest nałożona na obraz, to ten film nie byłby tak za bardzo, nie bardzo by był zrozumiały, nie? Także jak masz poetyczny język wizualny i jeżeli masz tam jakiś fajny voice-over, to możesz stworzyć ciekawe opowieści, wiesz? My w szkołach filmowych się uczymy, że wiesz, że voice-over to jest, wiesz, znaka kogoś, kto nie umie robić filmów, no jednak Scorsese robi te voice-over często, nie? Także może ta definicja nie jest prawidłowa. Ktoś z Państwa, ktoś następny jeszcze? Regularne warsztaty sztuki operatorskiej, więc ja namawiam. Tam z przodu, o. Halo, halo. Słuchasz mnie? Jest. Cześć, tak. Ja mam pytanie a propos tych pierwszych 15 minut. W jaki sposób dochodzi się do tego, ile może trwać tak eksperymentalna opowieść? Kiedy to się jakby już wyczerpie i powinniśmy przejść na opowiadanie jakieś takie, jakby w tym bardziej przypadku, jak to wyglądało? No wiesz, to film ma parę do różnych części, nie? Ta część taka najbardziej eksperymentalna jest ta część, gdzie wiesz, kamera się staje im i wszystko jest opowiadane z perspektywy jego oka i z perspektywy teraźniejszości, którą on doświadcza, nie? A jak wracamy w ten, wiesz, ten jego pamięć, nie? To się robi troszkę bardziej konwencjonalnie. No jeżeli patrzymy się na sceny, które mają jego w ujęciu i innych aktorów, to również się stawało bardziej konwencjonalnie. Także twoje pytanie ma do czynienia, jak ten scenariusz jest skonstruowany, nie? Ja myślę, jak ten opowieść byłaby cały czas jego perspektywy, to nagle robisz film Stan Brakhage, robi się za bardzo eksperymentalny, nie? I nie masz widza, nie? A jednak ja chcę robić filmy dla widzów, nie? Ja lubię artystyczne kino, ale jest ważne, że wiesz, tyle się
człowiek poświęca energii, życia i czasu, żeby robić filmy, to chcę, żeby było widza było, nie? Ale to nie znaczy, że ja będę robił filmy Marvel, nie? To nie znaczy, jeszcze nie. Może jak będę, wiesz, 76 lat, wiesz, jak wiesz, na wózku, może mi będą pchali, to wtedy zrobię, ale jeszcze mam parę lat, żeby tego nie robić, nie? Także ja myślę, że wiesz, tak samo, wiesz, jak patrzysz na te John Wick filmy, nie? To też cały czas strzelają, zabijają, biegają i nagle, wiesz, o co tu chodzi, o czym ten film jest, nie? Bzdura, nie? Jest bzdura. Także może być za dużo i zawsze Steven się śmieje, jak zrobiliśmy właśnie ten Saving Private Ryan, mówię, i teraz ja mam całe filmy do zrobienia. Jak ja mogę to zrobić lepiej, niż my już zrobiliśmy, nie? Także o to chodziło, nie? Także nie wiem, czy odpowiedziałem prawidłowo, a jednak było to już budowane w scenariusz, ten cały długość tego eksperymentalnego kina. Jeszcze ktoś z Państwa może? Tutaj pytanie z przodu, także nabiega się nasza nosząca mikrofon. Mhm. Dobrze, nie ma problemu. Ja słyszę wszystko z porządku. Super. Słyszałeś mnie? Tak. Panie, słucham. Ja mam pytanie takie jeszcze w sumie nawiązujące wcześniejsze do jakby w ogóle... Powoli, operatora, bo to wiesz, mów powoli, ja z Polski jestem. Dobrze, bo chodzi mi o scenę momentu udaru, tego ataku samego, bo bardzo mnie to ciekawi i zastanawiam się, czy to też było po prostu tak, że pan powiedział operatorowi kamery, żeby improwizował i żeby po prostu jakby poczuł to, bo tam ta kamera według mnie tak bardzo ciekawie pływa. Mówię o tym momencie, no, już ten pod koniec tego udaru samego, tego ataku. W tym samochodzie, jak on jedzie ze swoim synem. O tak, jak miał, tak, to poczekaj, bo ja tak połowę tych słów takie troszkę się przerywane są, także zapytaj jeszcze raz troszkę wolniej, nie? Okej, okay. Chodzi mi o tę scenę tego udaru, tego ataku na koniec i jakby tak? Właśnie komunikacji z operatorem kamery, czy to było też tak, że pan powiedział po prostu, żeby jakby wczuł się jakby w ten moment, bo tam ta kamera bardzo ciekawie pływa, jestem jakby właśnie ciekawy, jaki to jest ten. Tak, chodziło o to, żeby właśnie, tak wiesz, żeby Barto, i wiesz, to już robiliśmy tę scenę pod koniec filmu, także Barto już wiedział, Barto, ten operator, już wtedy był zupełnie synchronizowany z opowieścią, nie? I wiesz, i było ciekawe, ponieważ nagle, wiesz, jak to wszystko się dzieje, to mówimy, skieruj tę kamerę od niego i zobacz ten świat, który on może widzieć i wróć do niego, nie? Także właśnie, wiesz, ten często... DP są operatorami również, ponieważ wiesz, mają wiesz, czasami większe zrozumienie opowieści i są bardziej i używają takiego spontanicznego instynktu, nie? Ale wiesz, jak masz operatora, który wiesz, którego znasz, który jest dobry, który jest artystą, który jest szczęśliwy, że jest operatorem, to wtedy taki operator może dać niesamowitą wartość do tej pozycji, nie? To nie jest tylko ktoś, kto już wiesz, mechanikiem jest, to jest człowiek, który jest artystą również, nie? Także wiesz, czasami się mówi, Barto, pen right, tilt up, wiesz, czasami się krzyczy, Barto, pen right, don't see him, wiesz, i wtedy robi, nie? Bo ja patrzę na obrazy, wiesz, i ja zaczynam mieć, wiesz, inspirację, co ta kamera również może robić, jak Barto jest operatorem. To czasami się robi tak właśnie głośno, wiesz, pen right, pen left, tilt up, wiesz, i tak dalej, nie? Ale głównie Barto robił wszystko samotnie, nie? Bez krzyków i bez za dużo reżyserii kamery tam nie było ode mnie, jak ją operował. Jeszcze ktoś z Państwa? To zanim się Państwo ośmielą, a naprawdę proszę pytać, bo to jest jedyna okazja rozmowy z takim mistrzem. Słuchaj, ja zacytowałam w naszej takiej wymianie myśli to, co powiedział o tobie Steven Spielberg, który porównał cię do Goi, do Moneta i do Chagalla. I to się wszystko w zależności od tego, jakie światło Janusz zrobi, bo to jest ciąg dalszy wypowiedzi Spielberga, ty się zgodziłeś tylko na Goję. Ja chciałam zapytać, o dlaczego Goja, czy spowinowa cenie jakieś emocjonalne, czy Amistad, bo tam się najbardziej Goją inspirowałeś. Czemu godzisz się na Goję, a na resztę na Chagalla i na Moneta nie? A wiesz, tego psa lubię, wiesz? Tego psa tak strasznie lubię. Jak go zobaczyłem pierwszy raz, to płakałem, nie? Ten Goi psa jest tak piękny, tak już dużo emocji tam jest, wiesz?
ja wiesz, to człowiek myśli, że stworzy tam, wiesz, przyjemne obrazki i tak dalej, ale na koniec, wiesz, możesz tam robić modyfikacje od światła, a w dalszym ciągu jednak opowiadasz tę samą techniką często, wiesz, także ja się nie boję eksperymentów, ja się nie boję stworzyć różnego świata, ale wiesz, Goya jakoś tak, wiesz, bardziej, wiesz, te momenty, gdzie on tylko sobie malował w domu, nie, gdzie nic, wiedział, że nikt już tego nie będzie oglądał, wiesz, że takie, wiesz, prawie makabryczne obrazy są tak mocne dla mnie, nie? Chagall jest, wiesz, Chagall jest również piękny, tylko wszystko... Słuchaj, nawet jeden z tych artystów, jeżeli ktoś mnie porówna do niego, to już wystarczy, nie? A ja dostałem trzech od niego, nie? Trzech. Także nie mogę narzekać, nie? No i to porównał sam Steven Spielberg, z którym tworzycie no, duet nieporównywalny z niczym. Też zapytałam cię o twoich mistrzów, bo ja stawiałam na Grega Tolanda bardzo, no bo te Grona Gniewu i jakoś tak, no nie wiem, kojarzysz mi się z nim, nie wiem. A ty powiedziałeś, że to są, że najbardziej wpłynął na ciebie Storaro, potem Konrad Hall, Jordan Cronenweth, Giuseppe Rotuno, Witold Sobociński, Jerzy Lipman, za co ci bardzo dziękuję, bo ja Lipmana uwielbiam. Gdybyś mógł powiedzieć, czemu Storaro, jak Storaro, czemu Hall, czemu Cronenweth, w kilku słowach. No wiesz, bo Storaro był pierwszy, gdzie wiesz, nagle, wiesz, jako młody chłopak z szkoły filmowej zacząłem, wiesz, patrzeć na opowieść kamerą i światłem i Storaro, wiesz, jakoś, jak ten The Conformist, to był tak niesamowity film, gdzie wiesz, że wizualnie i później pod względem powieści, pod względem nostalgii, pod względem, wiesz, obrazu, że wiesz, nagle się zakochałem w jego pracy i wiesz, zacząłem czytać o nim i wiesz, Caravaggio jest jednym z ich największych źródłem inspiracji dla niego był, ale wiesz, robienie pewnych rzeczy i później wytłumaczenie ludziom, dlaczego używasz niebieskie światło, dlaczego pomarańczowe, dlaczego zielone, wiesz, ta psychologia tych kolorów, wiesz, to jest, wiesz, część tego, co my używamy jako operatorzy, nie? I Storaro po prostu jakoś tak stworzył taką sytuację, gdzie ludzie nagle zaczęli myśleć o tym i myśleć o użyciu koloru i o użyciu ciemności. Nie? Te ujęcia, gdzie ludzie wchodzą chyba w konformizm, nie? Gdzie wiesz, Jean Trintignant, nie? Wchodzi i ta kurtyna się otwiera i to światło tak wpada do tego, nie? To użycie tego światła czarnego i ciemności, światła i te duże cienie i również, wiesz, to wielki artysta jest, nie? Także dlatego chyba Storaro i później, wiesz, człowiek zaczyna oglądać inne filmy, Satyricon, jak popatrzysz na ten nowy print Satyricona, to Giuseppe Rotondo był niesamowity, nie? No Greg Tolan oczywiście i Conrad Hall, to jest takie piękne zdjęcia, a takie znaczące zdjęcia robi, nie tylko piękne, bo to wiesz, są filmy, które mają piękne zdjęcia, a jednak ja nic nie mam wspólnego z tym filmem, ale nie oszukujmy się, zrobić piękne zdjęcia od pierwszej klatki od pierwszej minuty do 110 minuty, to jest wielka sztuka, żeby to zrobić, nie? Że jednak wiesz, to trzeba wiedzieć, co się robi, żeby stworzyć te piękne obrazy pod względem konwencjonalnej piękności, wiesz, możemy filozofować, co to jest, nie? Ale jak popatrzysz na ten River Runs Through It, right? Wiesz, to jest, Jan Toll zrobił, to jest taki romantyczny, beautiful zrobiony film i to jest ciężko się robi taki film, żeby stworzyć wszystko pięknie, wiesz. Jaki następny był Out of Africa, to wiesz, obraz stworzył opowieść, nie? Także są operatorzy, którzy stwarzają piękne zdjęcia i mają znaczenia, ale również są operatorzy, którzy robią zdjęcia, które są bardziej takie, wiesz, niewulgarne, takie jak to raw, nieugotowane są prawidłowo, nie? Takie prawdziwe czasami. Prawdziwe to nie, że prawdziwe, że odtwarzają realność, prawdziwe, że stwarzają reakcję w tobie jako widz, stwarzają prawdziwą reakcję, autentyczną reakcję i na koniec o to nam chodzi. Bez względu, czy jesteś, wiesz, operatorem, czy jesteś reżyserem, czy jesteś costume designer, to jest też wielka praca jest costume designer, bo to jest opowieść tam. I ta opowieść powinna stworzyć reakcje od widza, które nie są zawsze pozytywne, nie są zawsze
ładne, ale są tam, nie? Są, nie? I reakcje, które wiesz, że chcesz rozmawiać o tym, nie? Że wiesz, że można zjeść cheeseburger w McDonald's i można zjeść piękny steak, wiesz, w elegancji restauracji i tak dalej. Także my wybieramy, co chcemy, nie? Jednak film to jest, wiesz, pewna forma uciekania i uciekania coraz więcej. Ja wyrastałem w kulturze, gdzie jednak film to była w polskiej kulturze, kina 70-tych lat, gdzie film to była personalną formą wypowiedzi artystów, filmowców, która powinna inspirować widzów, inspirować widzów, nie? Także wielu tych operatorów jest. Ja lubię światło, które się czuje. Ja nie jestem zwolennikiem tego światła, takiego nowoczesnego w tej chwili, gdzie wiesz, otwierasz tutaj 1.4 albo 1.2 i wiesz, i wszystko, wiesz, nie ma ostrości, i wiesz, takie non-direct light, wiesz. Ten non-direct light to nie stworzyliście teraz młodzi, to już wiesz, Philip Russolo robił, what's his name, robił ten Kubańczyk, kto pracował we Francji, Nestor Alamandes robił to, my już to robiliśmy od lat, nie? Tylko jak my to robiliśmy, to jeszcze trzeba było mieć wiadomość, nie? Trzeba mieć technikę, trzeba było wiedzieć, ile ten film można underexpose, ile ten film można overexpose i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I musiałem mieć warsztat. W tej chwili musisz mieć DIT i otwierasz to, nie? Także ja lubię światło, które jest troszkę bardziej wulgarne, czasami takie bardziej ostre, gdzie słońce jest ostre. Lubię takie, lubię taką wypowiedź. Ja lubię kino takie, wiesz, takie hollywoodzkie trochę, nie? Ale jeszcze raz, nie zapominajmy, że wiesz, Midnight Cowboy, Adam Hollander, nie? French Connection, wiesz, te filmy były bardzo realistyczne i światło było takie, wiesz, takie bardzo realistyczne również, nie? Te nowojorskie kino było takie zawsze bardziej realistyczne, te hollywoodzkie, Los Angeles kino było bardziej takie, wiesz, hollywoodzkie, nie? Gdzie wszystko było, wiesz, Hollywood, nie? Czyli realność była troszeczkę super reality, nie? To nie było niekoniecznie 100% reprezentacji tych bohaterów, ponieważ stworzyło się często bardzo takie kino rozrywkowe. Nie pamiętam jednak, że wiesz, w czasie wojny robiliśmy muzykale. W Ameryce się robiło muzykale, nie? I również tutaj też jest wojna i się robi, wiesz, muzykale albo kina, który jest nie odzwiedla, odzwierciedla aktualnego stanu społeczeństwa, a może odzwierciedla, nie? Jeżeli myślisz, że jednak te Marvels in all this, wiesz, action movies to są, wiesz, takie, wiesz, bez żadnych, wiesz, co tam będziemy gadali. Wiesz, wiadomo, że wiesz, stan społeczeństwa jest nieciekawy, nie? Idziemy do przodu, kochanie. Dobra, ale ja jeszcze, jeśli pozwolisz, to docisnę o tego Jerzego Lipmana. Za co Lipman? Tak, no Lipman oczywiście, bo wiesz, to wiesz, nawet nie wiedziałem, jak się człowiek oglądał jego filmy, nie wiedziałem, o co tu chodzi, wiesz, kto jest, wiesz, jako młody człowiek, to wiesz, jest producent z cygarem, jest reżyser, jest gwiazda, nie? Nie wiedziałeś o tym, że są, wiesz, jednak te inne elementy, nie? I jako człowiek podświadomie wpadałem w miłość w te obrazy, nawet nie wiedziałem, że wpadałem w obrazy, nie? I później jak człowiek poszedł jeszcze do szkoły filmowej, dostałem to, wiesz, patyczek, wiesz, operatorem, bo jeden musiał reżyserować, jeden musiał być zdjęcia, jeden musiał być producentem. I ja dostałem do kamerę i nagle się uświadomiłem, że kocham obraz, nie? O, to jest ostrość, o, popatrz, ostrość jest, o, popatrz, kompozycję, o, nie ma ostrości, o. Dałem połowę filtra na obiektyw i nagle, wiesz, pół jest pomarańczowy, a pół nie jest. No to spieprzyłem, nie? Ale człowiek myśli, no może, jak ustawię ten filtr w taki sposób, że jakiś, wiesz, na niebie, nie? I to, wiesz, żeby tam się zmieszał z tym innym obrazem i tylko robię pen left and right, nie tilt up. I nagle się okazuje, o, ciekawy ten. Także, wiesz, zakochałem się w obrazie, nie? Bo to znaczy, że to jest coś mój, stwarzam, nikt mi tego nie zabiera, nie? Jest mój. Znaczy, oczywiście mogą stworzyć ludzie, z którymi pracujesz, sytuacje, gdzie nie są, wiesz, pozytywnie się odbierają twój obraz, ale człowiek myśli, no może to są ignoranci, nie? Bo to jednak, wiesz, jako operator wchodzisz na filmy, zazwyczaj masz więcej doświadczenia niż ci inni, z którymi pracujesz. I dlaczego nagle, wiesz,
ktoś, kto nie zrobił filmu, ma prawo, żeby tobie mówić, jak oświetlać, nie? Wiesz, chyba że jesteś strasznie dobry, nie? Także wiesz, ale, ale wiesz, jako operator, wiesz, to jednak masz doświadczenie i my żyjemy, myślimy, oddychamy i przeżywamy życie przez obraz, przez światło, przez ten, nie? Ja przecież taką powiem ci śmieszną opowieść, nie? Druga żona, wiesz, ja wyciągam takie obrazki, wiesz, ilustracje albo zdjęcia z różnych czasopism, nie? I wyciągnąłem takie zdjęcia i mam ten styk, taki, wiesz, taką grupę tych, ona patrzy się i mówi, co ci się ta kobieta podoba? A mówię, o czym to mówisz, jaka kobieta? Obróciłem obraz, to była rybka, była czerwona w tym w akwarium, nie? Mówię, to dlatego mam, na tą rybkę nie dam kobietę, nie? I wiesz, człowiek cały czas patrzy na inspirację w życiu i czasami będziemy, wiesz, ludzie nie będą nas rozumieli, nie? To nie jest propozycja, profesja, która, wiesz, jest dla ludzi konwencjonalnych i doświadczycie, doświadczycie na pewno, jak się uda, że jesteście jeszcze, że się stworzy, że pracujecie, robicie obrazy. Wiesz, ludzie będą patrzeć na ciebie, troszeczkę on jest inny, troszeczkę inny. I to jest dobrze, że jest troszeczkę inny, nie? Bo inny daje ci inną perspektywę na patrzenie życia. Dlatego również jest dużo operatorów z całego świata w Hollywood, ponieważ jesteśmy inni, pod wieloma elementami, ale inaczej patrzymy na świat, bo wychowaliśmy się w innej estetyce, w innych moral code jest always taki sam, ale wiesz, interpretacja tej moralności była troszeczkę inna, nie? Wiesz, ja możemy gadać, ale jedną rzeczą, dlaczego wyjechałem z Polski, jest ta moralność, nie? W czasie komunizmu, że wiesz, ja pracowałeś w fabryce i kradłeś jedną cegłę codziennie i po 10 latach wybudowałeś dom, a cwany Kamiński, cwany wybudował sobie dom. I ta moralność mi nie odpowiadała, nie? Ja chciałem jednak przyjechać do kraju, który miał więcej moralności i miał, i nagle po 30-40 latach dostaliśmy trumpa pana prezydenta, który jest świnią, nie? No to wszystko się rozpadło wtedy, nie? Także wiesz, moving on. Następne pytanie. Dobra. Jeśli chodzi o ostatni sezon filmowy, to bardzo komplementowałeś Ari Wagner i jej tak, film The Power of the Dog. Gdybyś mógł coś powiedzieć, dlaczego i co cię tak zachwyciło na przykład w tym ostatnim sezonie, tak? Ja myślę tutaj, wiesz, o taki. Ja dzielę do Oscara i do Oscara. Ari jest doskonała. Ari jest doskonała, ponieważ ja znam troszeczkę Jane Campion i ten proces, który one to sobie poszły, to był bardzo ciekawy, gdzie wiesz, była szansa dla niej spędzenia tygodni, miesięcy z Jane i wiesz, i mogli taką analizę zrobić i stworzyła piękne obrazy, piękne takie obrazy, które mają znaczenie, nie? Czy to jest kino rewolucjonalne? Absolutnie nie. Czy to jest dobre kino, piękne obrazy? Doskonałe jest, nie? Także dlatego lubię ten film, ponieważ wiesz, również wiesz, dziewczyna wyszła, nie wiadomo, kto to jest, a ja również lubię jej inne filmy, które ona stworzyła zanim zrobiła ten film. Nie? Także jest bardzo utalentowana dziewczyna. Ta opowieść była doskonała, także dlatego mi się ten film podobał. Nie? W tym roku, wiesz, to troszkę ciekawe, wiesz, bo jednak wiesz, ten Elvis jest pięknie zrobiony pod względem kamery operatorskim, nie? I ja myślę, że wiesz, to będzie, ja na nią głosuję, nie? Wiesz, bardzo mi się bardzo podobało, bardzo takie ciekawe, eksperymentalne i Dariusz Kandzi jest jednym z największych, najlepszych operatorów, nie? Nie mam pojęcia, dlaczego ten Tar tam jest, ale wiesz, można rozmawiać o tym, to tam jest logika, dlaczego tam jest i nie ma nic do czynienia z obrazem. To było troszkę zdziwione, a wiesz, ten All Quiet on the Western Front, bardzo zrobiony, konwencjonalny film, dobra opowieść, ciekawie, a wiesz, pod względem coś takiego, opowieści przez zdjęcia, ten wiesz, After Sun, ten angielski film, który wiesz, tak wiesz, taki wolny, taki wiesz, nostalgiczny, jak wiesz, nic specjalnego, a jednak, ponieważ było nic specjalnego, to był piękny, nie? To był taki, prawie równie taka kontradykcja tego Tar, nie? Gdzie wiesz, nie było nic specjalnego, ale nic nie dodał do tego filmu, nie? A ten After Sun, chyba ta zrobiła francuska, zrobiła Claire LeMond, zrobiła, to jest niesamowitym operatorem. To jest dorosła kobieta, nie jest dziecko. Piękne zdjęcie zrobiła. Ona w zeszłym roku zrobiła film taki austriacki, nazywa się Great Freedom.
To jest opowieść o homoseksualiście zaraz po wojnie w Niemczech i jak był prześladowany cały czas również, wiesz, w więzieniu, nie? Piękne zdjęcie zrobiła. Także to jeden z najbardziej pięknych filmów, jakie widziałem pod względem opowieści i również pod względem treści, wiesz, nie tylko zdjęć, nie? Że powiedziałeś, otarto, co powiedziałeś, bo ja też nie rozumiem jakiejś takiej histerii na temat tego filmu i cieszę się z twojego uznania dla Mandy Walker i dla jej zdjęć do Elvisa. No to jest kawał kina po prostu. No to, ten film przypomina, że kino jest widowiskiem. Czy może ktoś z państwa się odważył w międzyczasie? Słuchaj, a czy ty nadal, bo powiedziałeś, że Steven Spielberg cię wybrał, bo jesteś europejski, bo ty myślisz sercem, a nie technicznie, więc ja chciałam zapytać, czy po tylu latach pracy w Stanach Zjednoczonych nadal czujesz się takim mentalnie, emocjonalnie europejskim operatorem, czy nadal myślisz sercem? Nie, pasję mam, po tylu latach w dalszym ciągu mam pasję, jeszcze czasami się robi filmy, ponieważ logika mówi, trzeba, wiesz, zarobić pieniądze, trzeba być w Los Angeles z dziećmi, nie? I czasami, wiesz, te filmy nie są najlepsze, ale jednak trzeba się robi, ponieważ wygodnie czasami, nie? Niewiele takich zrobiłem, ale raz zrobiłem jeden czy dwa, nie? Ponieważ było wygodnie, reżyserzy byli fajni i tak dalej, ale wiesz, no tak jest, to tak dużo roboty jest, dziewczyno, wiesz, to się pracuje, wiesz, od 7 do 9, wiesz, i całe życie się, wiesz, daje w ten film. Także trzeba mieć pasję, ponieważ inaczej, wiesz, o co tu chodzi, nie? Także w dalszym ciągu tę pasję. Technicznie, wiesz, trzeba mieć technikę w pewnym sensie zrozumianą, nie? Ja się w tej chwili uczę tych digital cameras i tak dalej. Różnica pomiędzy, wiesz, Venice i Red i Alexa, nie? Dla mnie to wszystko, wiesz, testy będę robił, wiesz, ja nie wiem, co to testować. No to będę testował. To wszystko wygląda dobrze, jeżeli masz dobrego operatora, good DIT, nie? Także wiesz, bez sensu trochę, ale obiektywy też są ciekawe. Także wiesz, ja muszę przyznać, że podobało mi się bardziej, jak robiliśmy na film, nie? Więcej jednak było tam, więcej niespodzianek, więcej takich sztuczek można było użyć. Praca w laboratorium zawsze była fascynująca. Te manipulacje przez, wiesz, push-pull, wiesz, underexpose i printed up, i wiesz, flashing film, all that stuff, które robiliśmy, to już się tego nie robi, nie? Także trzeba mieć technikę, ale nie trzeba tej techniki, żeby się nagle ta technika stworzyła głównym elementem twojej pracy jako operator, nie? Słuchaj, fotografowałeś najbardziej genialnych aktorów świata. Ja zapytam trochę inaczej. Jakie twarze lubisz fotografować? Co cię interesuje w ludzkiej twarzy? Wiesz, darling, ból, to mnie nie żartuje. Słuchaj, a wiesz... Ciekawe jest, jak ja pracuję z aktorami, oni wiedzą, gdzie jesteś blisko, nie gdzie kamera. Dobra, aktor będzie wiedział rozmiar obiektywa i tak dalej i będzie grał, i troszkę inaczej, wiedząc, że jest close-up, troszkę inaczej, wiedząc, że jest wide shot i tak dalej, i tak dalej. Co mnie interesuje w twarzy ludzkiej, aktorskiej, wiesz, szansa widzenia aktora tak blisko na scenie. No to jest tak samo naiwna fascynacja jest jak widz na kinie, nie? Wiesz, ale wiesz, to jest najbardziej fascynujące. Ja muszę powiedzieć, że ja chcę ludzi, których fotografuję, próbuję zrobić ich najbardziej, żeby wyglądali najbardziej atrakcyjnie, ale wiesz, poczekaj, to nie mówię atrakcyjnie w sensie pięknie, żeby wyglądali prawidłowo do filmu. Na przykład, jeżeli aktorka ma wyglądać rozbita emocjonalnie i tak dalej, ja chcę, żeby to było stworzone przez grę aktorską i przez make-up może, a nie przez tworzenie światła, które stwarza tą aktorkę, że ona wygląda brzydko, nie? A co to znaczy brzydko? No to jest indywidualna estetyka. Również jako operator będziecie mieli odpowiedzialność, żeby jednak, wiesz, zwłaszcza kobiety, nie? Wiesz, jak się robią troszkę bardziej dorosłe, więcej zmarszczek jest, a myśli, no ona ma dziecko, dwoje dzieci, wiesz, potrzebuje jeszcze z jakieś dzieci na popracować. Zmieńmy te lat światła, zróbmy ją troszeczkę bardziej, wiesz,
młodszą, wiesz, żeby powiedzieć wulgarnie, nie? Także użyj jakieś tam filtry, nie? Włóż te światło w prawidłowy moment. Jeżeli widzisz, że są jakieś imperfections, nie? Na skórze albo tak dalej, spróbuj to naprawić. Oczywiście w tej chwili to jest tak łatwo, ten digital makeup, także o czym ja rozmawiam, to są bzdury, nie? Chodzi o to w tej chwili również, żeby, wiesz, patrzysz na kogoś światło i masz troszeczkę backlight i wiesz, i tam ten backlight tak idzie na policzku z tyłu, ale ten koniec nosa oświetla, nie? I nagle się patrzy na ten nos, nie patrzy się na ludzką grę, nie? Bo to światło jest takie jasne na nosie, że wiesz, nie mogę, wiesz, się skoncentrować na aktorskiej grze, nie? Także to ja zepsułem możliwość widza, żeby zrozumiał grę aktorską? Nie. Tylko dla siebie zepsułem, ponieważ widzę błąd tego operatora, nie? Także, no twarze są niesamowite. Obiektyw, jak wiecie, wiesz, telefoto obiektyw ma inne znaczenie niż wide angle, blisko, wiesz, góra i tak dalej. Jest bardzo ważne, gdzie ta kamera jest w tym bliskim ujęciu, nie? Zupełnie są inne opowieści, nie? Jest 27 mm będzie zupełnie inna opowieść niż robisz, wiesz, z 85, nie? To wszystko, nie? Wiesz, jak popatrzysz na filmy, są pewni reżyserzy, którzy robią dobre filmy, ale jednak emocjonalnie się nie włączasz to, ponieważ zawsze jest ten telefoto obiektyw. Zawsze czujesz się, jesteś daleko od tych aktorów. I wiesz, i te pewne emocje znikają, ponieważ i w moim opinii, w moim pojęciu, ponieważ nie czujesz, że widz jest blisko tego aktora, nie? A to ja. Wiesz, co ja wiem, wiesz, tylko 35 lat to robię, także co ja wiem. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze? Tutaj jeszcze pytanie. Doskonale. Dzień dobry. Wspomniał Pan postać producenta z cygarem i zastanawiam się, jak duża część według Pana pracy operatora polega też na przekonywaniu produkcji, producenta, wszystkich dookoła do tego, że te moje decyzje, pomysły czy forma wyrazu twórczego jest w porządku, nie jest zbyt ryzykowna i tak dalej, a jak dużo to jest po prostu mój pomysł i moja decyzja. Chłopie, to się tak wszystko zmieniło, wiesz, ta rola operatora jest tak, wiesz, narzekamy, że ta woda w sraczu jest zimna, jak już lecimy przez ten sracz, nie? Także troszkę za późno o tym, już wiesz, to podziękujemy ASC i tak dalej za wyrzucenie filmu negatywu i robienie kamerami digitalnymi, tak? Teraz to już jest za późno w tej chwili rozmawiać. Wiesz, jedną rzecz, które nagrody ci dają, po pierwsze musimy zrozumieć, że większość ludzi nie rozumie, co my robimy, tak? Oni nie ma pojęcia, to jest dobre zdjęcie, to jest dobry light i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mają pojęcia, nie? Ale wiesz, co nagrody ci dają, nagle kto inny mówi, on jest dobry, może co on mówi, posłuchamy. Jak mówi, że potrzebuje światło tutaj, może mu damy. Ale cały czas, wiesz, bez względu na to, ile tych nagród masz, cały czas jest taki balans pomiędzy, wiesz, potrzebą pewnych rzeczy i możliwości dyplomatycznej, wiesz, nawigacji w tym świecie, wiesz, producentów, którzy patrzą na ciebie, że za dużo chcesz, za dużo pieniędzy zarabiasz i za wolny jesteś, nie? I cały czas to jest takie, jedną częścią, żeby być operatorem, trzeba mieć możliwość, że jednak, wiesz, zwłaszcza w Ameryce, nie? I wiesz, żyjesz w Europie, jesteś, wiesz, gwiazdą i tak dalej, jesteś artystą, wiesz, jesteś tak samo prestiż masz jak operator, nagle przyjeżdżasz do Ameryki i wiesz, jesteś technikiem, nie? I wiesz, jeżeli nie masz możliwości dyplomatycznej w sobie, że możesz sobie jakoś tam, wiesz, nawigację zrobić przez ten świat, to będziesz rozczarowany w Ameryce, nie? Ponieważ musisz zarobić, bez względu na to, ile zaszczytów masz w Polsce czy w Anglii, musisz zarobić jednak, wiesz, zarobić swoją reputację w Ameryce, nie? I w dalszym ciągu cały czas człowiek musi, wiesz, robić, przekonywać producentów, że jednak ja potrzebuję, wiesz, te światła, tamte światła i tak dalej, ponieważ ten film, który robimy, musi wyglądać jak hollywoodzki film, nie? Także nie wiem, czy odpowiadam prawidłowo. Cały czas przekonywanie i dyplomacja jest bardzo ważna jako operator, również twoja możliwość, jak z ludźmi pracujesz, bo jednak, wiesz, masz dużo ludzi nad sobą i wszyscy jesteśmy
ludźmi nie, i teraz zwłaszcza trzeba uważać, wiesz, patrzeć, jak tego operatora życie prywatne jest, jak pierwszy dzień, co się dzieje, jak ten gafer się nie, jest złośliwy, o co chodzi tam, nagle się okazuje, że gafer, wiesz, coś tam w domu nie idzie dobrze, to trzeba mieć, zrozumieć, że jesteśmy ludźmi i często przynosimy nasze problemy domowe na plan filmowy. Jest dobrze, jeżeli wiesz, to zostawisz w domu, ale jak pracujesz z tymi samymi ludźmi przez tyle lat, to oni sobie pozwalają na to, żeby być ludzcy z tobą. I to jest doskonałe. To nagle Jimmy, wiesz, Kigrab idzie zupełnie, wiesz, insane, wiesz. Ma Jimmy, what's going on? Co się dzieje? Oh, Helen. Okej. Okay. You know what? Just idź troszeczkę na zewnątrz. Ja będę pracował z twoim bezbojem dzisiaj, nie? Także o to chodzi. Tak, dyplomacja i znania, i znajomość ludzkiego charakteru jest bardzo ważna. I wiesz, troszeczkę trzeba czasami, trzeba, wiesz, walnąć ręką w stół, nie za często i nie za mocno. Czasami trzeba być upartym, bo jeżeli ktoś nie daje możliwości sprzętu, żebyś twoją pracę zrobił, o, to wiesz, zawsze się w Ameryce mówi, look, ja nie próbuję być, nie próbuję być difficult, ja próbuję tylko robić swoją pracę. Wiesz, i takie słowo jest bardzo dobre. Ktoś z Państwa jeszcze pytanie? Ja chciałem zapytać o to, jak kręciliście ze Spielbergiem Indiana Jonesa, bo z tego, co czytałem, to Pan obiecał Spielbergowi, że Pan będzie nawiązywał do stylu Douglasa Slocomba, czyli operatora wcześniejszych Indiana Jonesów. Jak to jest, kiedy się trzyma czegoś, co już zostało zrobione, jakiegoś stylu kogoś innego, a na ile Pan sobie pozwalał na coś własnego? Wiesz, Doug Slocum był niesamowitym operatorem, pięknym operatorem. On stworzył, tak wiesz, tradycję brytyjskiego kina. Dużo Brytyjczyków było w latach 30, 40, 50, 60, 70, no jest tylko Roger jest w tej chwili. Ale wiesz, to jest pewna taka, wiesz, opowieść zdjęciami, takie piękne i taka, wiesz, elegancka i taka jasna, nie? I wiesz, robimy, wiesz, Indiana Jones, także jest pewna, wiesz, historia tych filmów, nie? Że jednak trzeba, wiesz, wizualnie jakoś trzymać tą historię innych filmów, nie? I to się ciężko robi, bo jednak, wiesz, trzeba, wiesz, duże światło używać i, wiesz, Harrison Ford już troszeczkę starszy, Karen Allen troszeczkę starsza, a jednak powinno wyglądać pięknie i te samochody się ruszają, ta kamera się rusza, wszystko się rusza, jest gorąco, jesteś w dżungli, wiesz, no wiesz, wiesz, ciężko jest, wiesz. Jeden z najcięższych filmów, mój najlepszy przyjaciel, Fedon Papa Michael, zrobił, wiesz, ten ostatni, Indiana Jones, ja mówię do Fedena, będzie najciężką pracę, najciężki film, jakikolwiek zrobiłeś. I po dwóch miesiącach mówię, no tak, to jest najciężki film, jakikolwiek zrobiłem. Bardzo ciężko się robi te filmy, wiesz? Jednak, wiesz, możemy narzekać, wiesz, ja tam troszkę, wiesz, sikam na te Marvel i tak dalej, ale te filmy się ciężko robi, ponieważ jest pewien wizualny standard, który trzeba zapewnić, nie? Jak robisz te filmy, nie? A nie możesz, wiesz, stworzyć tak, o to chodzi. Także wiesz, z respektu i również Steven prosił, sugerował i chciał, żebyśmy stworzyli jakieś tam, wiesz, nie kolekcję, jak się nazywa, jakąś kontynuację wizualną tych filmów, tego światła, które Douglas Slocum stworzył, nie? Ktoś z Państwa wiem, jeszcze, bo już obiecałam, że to będzie trwało godzinę, bo Janusz Kamiński jest bardzo zajęty. Mam jeszcze jakieś 5 minut, trzeba, muszę wracać na plan. Dobra, bo to jednak czyli jest. Jeszcze 5 tak. Minut, ostatnia szansa. Ktoś? Jak nikt, to ja. Słuchaj, a gdybym Cię poprosiła o danie rady dla młodych operatorów albo dla tych, którzy aspirują do bycia operatorami, to co byś powiedział? Jajajajaj, szukaj innej profesji? No żartuję. Ciężko jest, proszę Państwa, ciężko, ponieważ wiesz, każdy teraz się staje operatorem, nie? I wiesz, kupujesz sobie kamerę, wypożyczasz, nagle jesteś operatorem, nie? Zrobisz 1-4 i włączysz lampkę i wszystko jest, ale czy ta opowieść się robi lepsze, nie? Czy ten, wiesz, wizualny metafory, subtekst, czy w dalszym ciągu to robicie, nie? Czy to jest ciężko, ponieważ jeżeli nie ma tradycji, jeżeli te filmy, które się robi w tej chwili, nie stwarzają tej tradycji,
tylko o wszystkie wyglądają troszeczkę. Ja jestem pesymistą, ja jestem bardzo optymistyczny. Wszystkie te filmy zaczynają oglądać tak samo, nie? O, ładnie wygląda, fajnie wygląda, fajnie wygląda. A kto zrobił? No, naprawdę nie ma znaczenia, kto zrobił. To wszystkie robią tak samo. Także ja myślę, żeby stworzyć język osobisty, nie? Żeby jednak może tam stworzyć obrazy, które mają jakąś taką indywidualność dla ciebie, nie? I wiesz, i może popychać te obrazy troszeczkę. Wiesz, zawsze mówię, że jeżeli widzisz obraz, to nie znaczy, że już stwarzasz opowieść, nie? To nie jest o tym, żeby, wiesz, stworzyć wszystko autofocus i tak dalej. I wygląda ładnie, ładnie wygląda. Bo to jest ładna technika, ale nagle to się stało wszystko, wiesz, nie ma zmian. Dlatego jak mówiłem o tym filmie, wiesz, After Sun, który wizualnie jest bardzo łatwy, albo ten, wiesz, ten Great Freedom, który jest pięknie zrobiony, przez, tak nowocześnie, ale jednak, wiesz, czuje się światło, czuje się opowieść, czuje się artystyczne podejście właściciela zdjęć do tego. O to chodzi. Wypowiada się osobiście przez swoją pracę, nie? Czasami ciężko to robić, jak walisz tam seriale, reklamy, nie? Jak nie seriale komedyjne, nie? Ale wiesz, zrobiłem Jerry Maguire i wiesz, mogłem to zrobić z zamkniętym okiem, a jednak wiesz, chciałem zrobić coś unikalnego. Jednak wiesz, była szansa, żeby stworzyć obraz, który jest, wiesz, jest lepszy niż oczekiwany jest, nie? Także patrzałem na ten, na, jak on się nazywa? Oh my God, The Apartments, jak on się nazywa? Billy Wilder. Patrzyłem na jego filmy i jego komedie były pięknie zrobione. I to nie było komedia, ale były już eleganckie zrobione filmy. Także myślę, o może coś takiego zrobię, jak oni. Także dorada jest taka. Używaj troszeczkę ostrego światła. Nie kopiuj innych. Bądź oryginalny, nie? I wiesz, bądź oryginalny, wiesz, ale i o to chyba chodzi, nie? Jak wiesz, ja nie wiem, czy to prawidłowo mówić, pan Dymek zrobił bardzo dobry film, ale pracował z artystą, nie? Skolimowski jest właściwie, też również jest artystą, jest malarzem, nie? I stworzyli bardzo unikalny film, nie? No a teraz tak, realność jest, czy można by było ten film stworzyć w realnościach Hollywood? Chyba nie, ponieważ wiesz, zupełnie się inaczej opowiada język filmowy wygląda w Ameryce, nie? Ale wiesz, jednak wiesz, Terrence Malick robił takie artystyczne filmy, takie poetyczne filmy. Ja myślę, że byłoby ciężko w tej chwili w tych realnościach stworzyć taki obraz, nie? I również tak, to opowieści nie ma na to. Także bądź oryginalny, nie bój się, używaj swojego serca, żeby stworzyć opowieść i mieć pasję. Nie kupuj za dużo rzeczy, nie wchodź w te, wiesz, w pożyczki, ponieważ jak zaczniesz spłacać pożyczki, zaczniesz gubić swoją artystyczną wolność i będziesz musiał robić filmy, żeby spłacić te pożyczki, a nie to nie dlatego, że jesteś artystą. To wszystko. Co jeszcze, kochani? Januszu, jeszcze raz bardzo dziękuję za twój talent, pracowitość, filmy, otwartość, czas, nie wiem co jeszcze. No ja zawsze ci będę dziękować za Monachium, Listę Schindlera i Fabelmanów. Jeszcze raz. A Kula z Ice, Vanilla Ice mówi, nie podobało ci się? Wiesz co, wolę Monachium. Już wiesz, dobrze wiesz dlaczego. Proszę Państwa, no, prawdziwa lekcja mistrzowska. Jeszcze raz pan Janusz Kamiński. Powodzenia, kochani. Powodzenia. Do widzenia. Cześć, Kasiu. Miło się rozmawiało. Dziękuję bardzo.